kochani, to ja, Wojtek Pietraszek, Rockday, zajmiemy się tym razem, dzisiaj, kolejną lekcją dotyczącą arpeggia, czyli taki drugi mały puzzle w całej tej technice, no ogólnie technice gry na gitarze, ale tutaj w ogóle chodzi mi o to, że robię stopniowo właśnie małymi kroczkami robimy, prawda? Każda lekcja poświęcona jest konkretnym jednym kroczkom, a nie od razu wszystkiemu, jak to jest zrobione, żeby po prostu stopniowo te rzeczy przyswajać. Więc jeśli ktoś nie będzie zadowolony, że nie pokazywałem tutaj wszystkich arpeggio, to niech się tutaj nie oburza, ponieważ to do tego dojdziemy. Także dla wytrwałych należy sukces. Do wytrwałych należy sukces, trzeba przyznać. Dzisiaj nie piję żadnych preparatów. Ktoś napisał w komentarzach, że to jest gówno, to ja tu już tego nie piję. Tym razem, nie, dzisiaj nawet nie mam nic w ogóle. O suchym ryju będę czepiać. Dobra, czepiemy, dobra. To są takie ćwiczenia, ćwiczenie numer jeden. Number one. Chodzi w tym ćwiczeniu o to mianowicie, że gramy pajączki. Na pewno część z Was zna te ćwiczenia. Chodzi o to po prostu, że mamy na każdej strunie jeden palec. Na każdej strunie jeden palec, prawda? Czyli załóżmy coś takiego. Widzicie, taka podstawowa wersja, po prostu zamiast na jednej strunie gramy, prawda? Tak. To gramy po prostu każdy paluszek na osobnej strunie. Czyli tu jest taki układ właśnie, o widzicie, prawda, jakby tak po skosie mamy. Oczywiście tych kombinacji jest naturalnie dużo więcej. No jak mamy, gram tutaj trzema palcami. Przy czterech palcach będzie więcej kombinacji. Skupmy się na razie na tych trzech palcach. Czyli właściwie to jeden sposób byłby taki, że gramy po prostu struna pierwsza na pierwszym progu, struna druga na drugim progu, struna trzecia na trzecim progu. No i gram po prostu od struny trzeciej do pierwszej z powrotem. Czyli tak jak mówiłem, w dół było i później do góry. Naturalnie się przesuwamy. No problem zacznie się, jak prawda, zaczniemy się przesuwać, żeby ten rytm załapywać. Na przykład coś takiego. O, tak to brzmi. No teraz możemy zacząć kombinować. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie, są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.